can't stop the love we made. Cześć, witam serdecznie wszystkich w kolejnym filmie z cyklu Spektrum się goli. A jak widać trochę inne otoczenie niż poprzednio. Nie ma prania. Nie jestem też w łazience, wykorzystuję fantastyczną pogodę, która jeszcze jest. Jestem sobie w parku, tutaj dookoła ludzie grają w piłkę, biegają ogólnie. Wykorzystują super pogodę. Chciałem też podziękować wszystkim za komentarze do mojego pierwszego filmu, te pozytywne, za krytykę konstruktywną. Postaram się wszystko na bieżąco poprawiać i usprawniać. Dobra, nie przedłużając, jedziemy. Maszyneczka. Na dzisiejsze golenie Razor Rock MJ90 przychodzi w takim pudełeczku. Ja mam wersję z dodatkową płytką, zaraz o niej trochę opowiem. Maszynka w takim papierku wygląda tak. Wykonanie ogólnie bardzo dobre. To jest maszynka wzorowana na popularnych Mule R89 tudzież Edwinach Jagerach z głowicą 89. Razor Rock stwierdził, że trochę usprawni tą bardzo popularną maszynkę. Mam ze sobą też przy okazji maszynkę Mule R89 z rączką imitującą szylkret i będzie można porównać. Już na pierwszy rzut oka widać, że rzeczywiście coś w tym jest. Maszynki i głowice wyglądają prawie identycznie. Zobaczymy też, jak będzie z ekspozycją żyletki. I teraz tak, kilka słów. Jeżeli chodzi o rączkę, rączka wykonywana jest toczona jest spręta z tytanu, tytan klasy drugiej. I wykończenie, jak widać, polerowane. Rączka waży 45 gram, jest bardzo ładna. Widać, że ktoś włożył naprawdę to trochę pracy. Fajna, nie jest ciężka, jest dość lekka, ale tak to było właśnie z tytanem. Jeżeli chodzi o głowicę, cała głowica waży 13,5 grama. Wykonywana z jednego bloku aluminium 6061, a później anodyzowane na czarno. Maszynka, zarówno rączka, jak i głowica, jest robiona na maszynach CNC, na obrabiarkach CNC. Jest dość leciutka, bardzo dobrze wykonana. I to, co jest ciekawe, Razor Rock oferuje nam dwie płytki. Jedną płytkę standardową, mocno wzorowaną na właśnie R89. Praktycznie klon R89. I drugą płytkę z oznaczeniem A. Mam nadzieję, że to widać tutaj. Która jest nieco agresywniejsza i nieco bardziej skuteczna. Dużej różnicy tutaj w tych płytkach nie widać. Ja się goliłem zarówno jedną, jak i drugą. Muszę powiedzieć, że dużej różnicy nie ma. Skuteczności trochę tak, w agresywności dużej różnicy nie ma, ale o tym może też trochę później przy goleniu. Maszynka kosztuje bodajże $40. Oczywiście, jak to bywa ze sklepami ze Stanów, dużo też zabiera niestety przesyłka, około $24. Ale jeżeli ktoś ma sposób, żeby zdobyć ją z trochę niższymi kosztami, myślę, że warto. Jest naprawdę dobrze wykonaną maszynką,
Jedna rzecz, o której producent wspomina, żeby pamiętać, żeby nie dokręcać bintu zbyt mocno. Normalnie od koniec jest dokręcony. Nie przekręcać, nie dokręcać. Musimy pamiętać, że aluminium jest dużo bardziej miękkie niż tytan, więc po jakimś czasie może się po prostu wyrobić. Nie będę też marnował czasu, pokazywał teraz ekspozycji ostrza. Ono jest praktycznie identyczne jak w maszynce Nule R89. Jedziemy dalej. Do golenia kolejną rzeczą, kolejnym sprzętem, który wykorzystam, jest pędzelek Simpsons Wiscot. Maluszek, żebyście sobie uświadomili, jaka to jest wielkość. Mam kolegę Simpsona Chubby 2, też nie ten największy. I to wygląda mniej więcej o tak. Tu jeszcze jakby ktoś chciał porównanie do pędzla Maggard MR 24 mm tutaj. Średnica Simpsonsa, myślę, że to jest około centymetra, 11 mm, może 12. Tak się prezentuje. Pędzelek z włosiem Best Badger, który jest w Simpsonsie naprawdę, naprawdę fajnym włosiem, wysokiej już jakości. I teraz pędzelek już kilka razy używałem. Jest bardzo fajny, taki podróżny, szybko schnie, bardzo dobrze wyrabia piano. Oczywiście nie magazynuje i tak jak chociażby ten grubasek. Ale to chyba wiadomo dlaczego. Zobaczycie też, jak będzie się sprawował w akcji. No i na koniec mydełko Dapper Dragon Black Dragon. Tutaj panowie, na forach czytałem opisy: ziemisty zapach z nutką pomarańczy słodkiej. Czy to mi się to przebijało? Ja tego, szczerze mówiąc, nie wyczuwam. Zobaczymy przy goleniu. Ja tu wręcz czuję jakąś kamforę, jakieś zioło może. No może rzeczywiście jakiś taki ziemisty trochę zapach jest, no ale na pewno nic słodkiego, słodkiej pomarańczy nie wyczuwam. Gorzkiej też nie. Zobaczymy, jak się będzie pieniło. To tyle. Zapraszam do łazienki. A nie, do ustaw. Cześć, no to zaczynamy golenie. To już będzie drugi filmik z dzisiejszymi bohaterami. Pierwszy niestety jakiś błąd nie nagrał się, więc nagrywam jeszcze raz. Będzie lekka zmiana, ale o tym powiem. Nawiążę trochę też właśnie do wcześniejszego golenia. Najpierw audycja zawiera lokowanie produktu. Zapraszam wszystkich serdecznie na forum brzytwa.org. Zapraszam też serdecznie na kanały YouTube'owe moich kolegów, którzy też przedstawiają, w jaki sposób się golić, czym się golić. Zapraszam na kanał Rafa, zapraszam na kanał Pimsa, zapraszam na kanał Henka i zapraszam na kanał Majkiego. Linki znajdziecie w opisie filmu. Dobra, bohaterowie. Pędzelek Simpsons Wiscot, malutki, podróżny pędzelek. Dla porównania tutaj mam 30 mm syntetyka Sinbad. Mniej więcej tak to wygląda. Mydełko Dapper Dragon Black Dragon. Oni też chwilę, zaraz coś krótko powiem. I maszynka. Maszynka na razie zdekompletowana. Razor Rock MJ90. Rączka z tytanu, głowica z aluminium. Żyletka London Bridge. Będzie to drugie użycie tej żyletki. Poprzednio też się nią goliłem. No i jedziemy.
No i piana wyrobiona. Zobaczymy, jak to będzie z tymi kawałkami mydła, które wtarłem. Pędzelek, jak widzicie, całkiem źle daje radę. Jedyna jego wada jest mały. I no, cały jest praktycznie uwalony w pianie. Krótka rączka daje właśnie taki efekt. Troszkę chwila omydla. Ale jak widzicie, pieni się całkiem nieźle. Nie jest jakaś może duża ilość tej piany, ale nie jest też źle. Jeżeli chodzi o zapach, jest jakiś taki ziemisty. Nic więcej o samym zapachu nie mogę powiedzieć, bo to jest jedyne, co czuję, to jest ciemny Black Dragon. Ziemisty zapach. Średnio mi pasuje. Ale cóż. Spróbuję na pewno jeszcze też innych smaków i na pewno je zrecenzuję. Dziwna żyletka London Bridge siedzi w Razor Rocku. Maszynka jest naprawdę świetnie wykonana. Bardzo dobrze odwzorowuje R89, przynajmniej jeżeli chodzi o materiał głowicy. Powiem Wam, jak wyjdzie golenie tą płytką agresywniejszą. Też odniosę się do poprzedniego golenia płytką standardową. Jedziemy. No i tak, jestem po pierwszym przejściu. Tu jakiś mam. Jakaś prostka była obcięta, nawet tego nie czuję, nic nie boli. Jeżeli chodzi o mydło, to bardzo dobry poślizg, dobra ochrona, zapach. No, jakoś ja lubię akurat ciemne zapachy, ale chciałbym czegoś więcej jeszcze w tym zapachu znaleźć. A samą maszynkę podsumuję na koniec golenia. Jedziemy z drugim przejściem. Jak widzicie, piana taka sobie. Kwestia wyrabiania piany takim małym pędzelkiem bezpośrednio na twarzy. Nie, no, nie pozwala, no niestety. Oj. Nie pozwala mu niestety zmagazynować tej piany. Będę niestety musiał trochę tego mydła sobie tutaj dołożyć. Piana, jaka jest taka, tak widać. Nie jestem z niej jakoś bardzo zadowolony, dlatego też wolę sobie wstępnie zawsze wyrobić pianę w tygielku. Tak żeby ten produkt był dobrze rozprowadzony. Właśnie tu widzę, że trochę mydła dostało się bezpośrednio do maszynki. To przy nakładaniu i wcieraniu mydła bezpośrednio. No, jeżeli chodzi o drugie przejście, już mógłbym powiedzieć, że jest całkiem ok. Ale oczywiście jeszcze trzeba trochę poprawić. Jedziemy trzecie przejście pod włos. Już piany nie będzie pewnie bardzo dużo. Ale tak, to jest mały pędzelek. Brak tygielka. I jedziemy z trzecim przejściem. Zobaczymy, jak to będzie. I potem krótkie podsumowanie. No i krótko po goleniu. Znana chyba wszystkim i przeze mnie bardzo lubiona Alfa 378. Oj, troszkę się jej. No i krótkie podsumowanie. Zaczynamy od pędzelka. Pędzelek malutki, ale daje radę. Właśnie bardzo fajny. Według mnie taki idealny towarzysz podróży.
Tak jak widzieliście, przy wyrobieniu bezpośrednio na twarzy, może trochę też nieumiejętnie przeze mnie wtarte mydło. Trochę go brakowało piany. Będę, jak nie ma gdzie jej magazynować. Wydaje mi się, że lepiej wyrabiać wcześniej w tygielku. Następnie mydełko Dapper Dragon Black Dragon. Mydełko fajne. Mogę powiedzieć, przy poprzednim goleniu trochę lepiej się pieniło tym samym pędzelkiem, ale wtedy używałem tygla. Zapach dla fanów patchouli, wetyweri, takich trawiasto, ziemisto, lekko drzewnych aromatów, może i okej. Nie porwał. No i na koniec maszynka. Dwie płytki. Powiem tak. Jest piękna, jest ładnie wykonana, dokładna, precyzyjna. Myślę, że geometria R89 odwzorowuje w bardzo dobry sposób. Natomiast ma jedną niezaprzeczalną wadę. Jest bardzo lekka. Tytan jest rączka drzemowa, jest lżejsza. Głowica z aluminium jest lżejsza i niestety trzeba maszynkę wyciskać. Trzeba był ciężaru na rączkę bardziej niż na głowicę. Trzeba umieć wyciskać, dlatego też nie polecam jej od razu na wstępie nowicjuszom, bo mogą zbyt mocno dociskać. Teraz jeżeli chodzi o skuteczność i poszczególne płytki, jeżeli chodzi o tą płytkę A, ona wcale nie jest agresywna. Jeżeli chodzi o agresywność, dużej różnicy pomiędzy oboma płytkami nie ma, natomiast jest skuteczna. Na pewno skuteczniejsza niż R89. Jestem bardzo dobrze dogolony. W poprzednim goleniu, jeżeli miałem płytkę standardową, agresywność była odrobinę niższa, natomiast skuteczność była zauważalnie niższa. Dlatego też, jak już ktoś chciałby się decydować, polecam albo komplet, albo płytkę A. No i co? Chyba tyle. Wielkie dzięki. Komentujcie. Dajcie mi jakiś feedback. I za jakiś czas znowu się zobaczymy. Na razie.